Panie Adamie, taki tu bałagan. Dlaczego tutaj nieposprzątane? Kto za to odpowiada? Dziennikarze, panie profesorze, ale ich życie i praca nie należą do łatwości, bo co powiedzieć do kamery i do milionów widzów, gdy szyny były złe, a podwozie też było złe? Oj tak, trzeba uważać na język, bo przecież macie do czynienia z ekstremalnymi sytuacjami, a osoby, które promujecie, są często drażliwe, kultowe postacie albo ikony stylu. Czasem wulgaryzacja następuje, trudny bardzo zawód. Potwierdzam, dziś właśnie o języku mediów w modzie na język polski zapraszamy na kolejny odcinek przy czyściuteńkim, jak niemal zawsze, stole. Słowo to w radiu najważniejsze narzędzie komunikacji ze słuchaczem. Prowadząc audycję lub zapowiadając playlistę, ważna jest także dykcja. Pisanka to dla radiowca informacja tekstowa, konfa – konferencja, puszka – wcześniej nagrana audycja, a paszczodźwięk – mówienie na antenie. W telewizji poza słowem ważny jest przede wszystkim obraz. Jedynka to informacja dnia. Skrót najważniejszych informacji to forszpan. Michałek inaczej ciekawostka lub mało ważny news. Z kolei stand-up komentarz reportera do tematu. Newsroom to inaczej centrum dowodzenia. Off przykryty zdjęciami dźwięk czytany przez lektora. A setka krótka wypowiedź bohatera materiału. Prime time oznacza najwyższe pasmo oglądalności. A to speaker, czyli prezenter programu. Czasami jest tak na przykład, że jest problem ze szczęką i nie można wypowiedzieć na przykład Uniwersytet Rzeszowski jest bardzo trudny do wypowiedzenia. 230 tysięcy ofiar pochłonęło trzęsienie ziemi na Haiti. Potem było Chile, Tajwan i teraz Turcja. W ciągu minuty zginęło tam niemal 60 osób. Zderzają się nad Polską dwie różne masy powietrza. Zwrotnikowa, upalna z nad Sahary i polarno-mors, nad Atlantyku, przepraszam. Mimo wielu wpadek, czwarta władza od setek już lat podpowiada ludziom, jak żyć, w co wierzyć, co jeść. Jaka będzie jej przyszłość? O tym za chwilę. A teraz czas na dżingiel. Panie profesorze, dlaczego mówi się, że media to czwarta władza? Ogromny wpływ wywierają media na współczesność. Zarówno na grupy narodowe, globalnie, jak i na nas indywidualnie. Po pierwsze, odsunęły nas skutecznie od kultury pisma, utwierdzonej w dziejach ludzkości od kilku tysięcy lat, od momentu wynalezienia pisma. Dzisiaj proponują nam kulturę audiowizualną, słuchanie i oglądanie. Po wtóre, kształtują nasze gusta, zwłaszcza poglądy polityczne. Przecież jeśli mamy jakąś kampanię, to główne uderzenie idzie przecież przez media. Potem dostarczają najpopularniejszej rozrywki połączonej z informacją, także wiedzy. Jest to rzeczywiście czwarta władza, bo kto ma władzę, ten ma media. Ja mówię ogólnie, ponieważ dzisiaj naczelną władzą, która jest nad ludzkością, jest konsumpcjonizm. I media są główną tubą konsumpcjonizmu. Zacznijmy od kultury pisma właśnie. Perfekt śpiewał, jak co dzień rano bułkę maślaną popijam kawą nad gazety plamą. I cóż widzimy na pierwszych stronach gazet? Wirus atakuje, szkoły już zamknięte, miejsca pracy zagrożone, podatkowe żniwa 2021. To są fragmenty z prasy pokazujące typowy język, a może nawet można tak podciągnąć, że to będzie język najbardziej reprezentatywny dla mediów. Emocja, krótki tekst, wyszczególniona główna myśl i oczywiście rozrywka. Śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą zielona pół. Zielona pół.
Czy wie pan, panie profesorze, czym dla dziennikarza jest newsroom? No chyba to miejsce pracy i główny przybytek, w którym się on znajduje, a więc to zapożyczenie angielskie, pokój, gdzie przygotowuje się te wszystkie wiadomości, tak. Newsy. Newsy, a news jest święty dla mediów. Jeśli ktoś ma news, to ma życie. I właśnie ważny staje się dla dziennikarza deadline. Deadline, linia śmierci. Jeśli już przekroczymy tę linię śmierci, news będzie nieaktualny. Trzeba szybko go zrobić. I trzeba szybko robić research. Tak, oczywiście. To jest także znak współczesności medialnej. Zbieramy informacje. Zbieramy informacje, gromadzimy, przekazujemy, mimo że mamy nadmiar informacji. Współczesna kultura cierpi na szalony nadmiar informacji, ale musimy to podawać, bo taki jest paradygmat medialny. A później relacjonujemy na żywo i tak mamy live, live'a albo żywiec, żywca, nie mylić z piwem. Bywają wpadki, ponieważ na tak zwanego żywca trzeba działać spontanicznie, trzeba mówić szybko. Show must go on, śpiewał panie profesorze Freddie Mercury, i tak mamy w telewizji talk show, reality show, castingi do różnych show, no a także tytuły tych programów nie w języku polskim, ale przykłady The Voice of Poland, Dancing with the Stars albo You Can Dance. I pan Adam tutaj zwrócił uwagę na podstawową sprawę związaną z dzisiejszymi polskimi mediami. Ogromna ekspansja anglicyzmów. Zwróćmy uwagę, Voice of Poland, czyli głos z Polski po angielsku, jest sama nazwa. Powinno być przynajmniej podwójnie, ale ja zwróciłem uwagę w tych programach na sposób wartościowania rzeczywistości. Ta gwiazda już nie jest gwiazdą, musi być mega gwiazda, musi być absolutna mega gwiazda. Albo musi być celebryta. Celebryta, musi być kosmos. Najlepiej jakby była cała galaktyka. Ciary. Mega ciary. Ciarki mnie przeszły. Wrzuciło mnie w fotel, rzuciło mnie o glebę, kopara mi opadła. Albo szczena. Szczena mi opadła. Panie Adamie, nic konkretnego. Ciary i emocje są ważne, panie profesorze, ale ważne jest także w telewizji make-up. Ja mam dzisiaj make-up. Podoba się panu? O tak. Musi mi się podobać, ponieważ i zachowuję reguły grzeczności, a także pan jest wspaniale tutaj ukształtowanym dziennikarzem. Dzisiaj uwielbiam kotlet schabowy. Uwielbiam taki i taki program. Uwielbiam wyjazdy tu i tu. Wielbić mamy wszystko, ponieważ to jest kategoria już konsumpcyjna. Skoro kotlet schabowy, panie profesorze, to także surówka i setka. Czym są dla dziennikarza? Surówka i setka. Surówka, przypuszczam, to jest ten program, który jest jeszcze nieobrobiony. Ten program, który wymaga montażu, czy z pracy, żeby był, no, żeby go można, mówiąc potocznie, puścić na antenę. A co to jest setka? Pewnie myśli pan, że to alkohol. Nie wolno. W pracy nie wolno, czy w ogóle nie wolno. Proszę mi wyjaśnić. Setka to krótka wypowiedź, nagrana do materiału, stuprocentowo łącząca ze sobą obraz z dźwiękiem. Świetnie. Wobec tego źródłosłowem jest sedno. Sedno i od tego będzie setka, czyli dotykająca sedna sprawy. Jakie błędy językowe dziennikarze i media popełniają najczęściej i jak pana zdaniem ten język mediów może wyglądać za kilka, kilkanaście lat? Będzie to język jeszcze bardziej skrótowy. Polacy przyzwyczajeni do skrótowości internetowej, SMS-owej, coraz gorzej mówią. Polacy coraz gorzej piszą, jeśli trzeba coś napisać. Wobec tego będzie to język hasłowy, skrótowy, przy ogromnej liczbie anglicyzmów. Błędy są rozliczne, jeśli chodzi o samą kompozycję wypowiedzi mówionej, bo to głównie wypowiedź mówiona w mediach. Polacy generalnie nie umieją
stworzyć ładnego, sensownego, mądrego zdania, żeby powiedzieć coś do kamery. Jeśli kamera, prawda, już mówiąc potocznie, łapie, to wtedy się zacinamy. Podobnież i w sprawie polityki to jest bardzo, bardzo częste. Natomiast z takich błędów, które zauważyłem, które mnie denerwują, zauważyłem tendencję do mówienia zamiast końcówki OM, zamianę tej końcówki na nosówkę on. To się należy Polakom, a nie Polakom. Musimy przygotować miejsca polskim dzieciom, a nie dzieciom. Oczywiście inne błędy to takie, że to już banalne włączać i wyłączać, wiadomo. Wielki apel, żeby porządnie dziennikarze mówili, żeby nie mieli takiej monotonnej często intonacji. Przecież język mówiony to cała gama różnego rodzaju nastawień, różnego rodzaju emocji, różnych modalności, to się tak nazywa, i wtedy ładnie to możemy powiedzieć. Czesław Miłosz, pytany w jednym z wywiadów o to, co najbardziej lubi oglądać w telewizji, odpowiedział: serial Złotopolscy. Jeden z ostatnich wierszy naszego noblisty, stary człowiek, ogląda telewizję, śpiewał już kiedyś Stanisław Sojka, a dziś w naszym programie przeczyta aktor Marek Kępiński. Może byście jednak trochę popłakali, zamiast szczerzyć zęby i fikać koziołki dla pełnej sali. Do krótkiego choćby namysłu istnieją niejakie powody. Wiem o tym nie ja jeden, stary i białobrody. Każdy z was dla niepoznaki wyprawia miny, żeby nikt nie zgadł, że lament w sobie nosimy. Uczynki wasze, nie wasze, a udawane, tak naprawdę to chcielibyście móc głową przebić ścianę i odlecieć daleko, na zawsze. Odtąd wolni, nie liczyć dni uciążliwych, ani tygodni. Więc niezupełnie nam się ta ziemia podoba. Właśnie do tego moglibyście dobierać muzykę i słowa. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Marek Kępiński. Czytajmy, żeby nie zdziczeć. Panie profesorze, ale to był mega występ. Panie Adamie, mam ciary. Powiem więcej, Indora. A w następnym odcinku będziemy surfować po necie. Przyjrzymy się językowi internetu, który głównie wpływa na język współczesnych Polaków. A dziś dziękujemy naszym widzom za uwagę i czas na tyłówkę.